tym filmie dalszy ciąg przeglądu transferów w Ekstraklasie przed nowym sezonem. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Kontynuujemy poszukiwania najciekawszych transferów w Ekstraklasie. Kto ma szansę stać się istotnym elementem nowego zespołu? Którzy debiutanci na naszych boiskach mogą odmienić jej oblicze? Lechia. Po 2-letniej przerwie do Gdańska powraca Mario Malocza. Obrońca pokazał się w Ekstraklasie z bardzo dobrej strony po transferze z Hajduka Split, co zaowocowało zainteresowaniem niemieckich klubów. Ostatecznie trafił do Greuther Fürth, grającego w drugiej Bundeslidze. Po obiecującym początku, z biegiem czasu cieszył się jednak coraz mniejszym zaufaniem trenera. Nie można jednak absolutnie powiedzieć, że nie poradził sobie za naszą zachodnią granicą. Piłkarz nazywany przez kibiców generałem powinien stanowić o sile Lechii. Żarko Udovičić trafił do drużyny ze zdegradowanego Zagłębia Sosnowiec. 31-letni Serb ma zapewnić większe pole manewru na lewej stronie boiska, gdzie grać może jako pomocnik lub obrońca. W poprzednim sezonie wykręcił naprawdę przyzwoite liczby w postaci 9 bramek i 10 asyst. Tłumacząc ten transfer, Lechia podkreśla m.in. wyróżniającą zawodnika wytrzymałość, a także imponującą szybkość. Po nieudanym sezonie i braku propozycji przedłużenia kontraktu, z kolejorza do Lechii przechodzi Maciej Gajos. Z Piotrem Stokowcem znają się jeszcze z Jagiellonii. Gajos z pewnością liczył na nieco bardziej imponującą karierę, wciąż ma jednak czas na zaprezentowanie pełni potencjału. Za niemałe pieniądze do Achmatu Grozny przechodzi Konrad Michalak. Mówi się o kwocie od 1 miliona do nawet 1,5 miliona euro. Młodzieżowy reprezentant Polski spędził w Lechii niecały sezon i nie można powiedzieć, aby szczególnie zachwycił. Zagłębie Lubin. Po roku przerwy również w zespole miedziowych obserwować będziemy byłego ligowca. Sasza Żywec może mówić o sporym pechu. Po przenosinach na Cypr jego były zespół Piast Gliwice sięgnął przecież po Mistrzostwo Polski. Jak sam mówi, przyjął to z radością, doceniając pracę kolegów, a nie zazdrością. Słoweniec podkreśla także, że na Cyprze zarobiłby więcej, bez względu na to ile grałby, ale fatalna organizacja nakazała mu przerwać tę przygodę, kiedy tylko nadarzyła się okazja i wrócić do poważnego grania w Polsce. W nowej ekipie Żywec spotka swojego rodaka Roka Sirka. 25-letni środkowy napastnik trafił do Lubina z NS Mura. Wyceniany jest on na około 0,5 miliona euro i w poprzednich sezonach był czołowym strzelcem Ligi Słoweńskiej. Wśród odchodzących zwraca na siebie uwagę nazwisko Filipa Jagiełły. Ten transfer finalizowany był już zimą, ale Genoa, do której trafił 21-latek, postanowiła pozostawić piłkarza jeszcze na pół roku w dotychczasowej drużynie. Zagłębie wynegocjowało przy okazji tego transferu kilka ciekawych punktów, m.in. procent od kolejnej sprzedaży. Korona Kielce. Michał Żyro po transferze do Anglii od razu pokazał się kibicom Wolverhampton z jak najlepszej strony, notując dublet. Niestety później było tylko gorzej, za sprawą kolejnych poważnych urazów, które nie pozwoliły na dobre popracować nad dyspozycją. Nie udało odbudować się w Charltonie, ani już na naszych boiskach w barwach Pogoni. Kolejną szansą dla 26-letniego napastnika będzie Korona. Piłkarz obdarzony jest wielkim talentem, nie wiadomo jednak czy zdrowie pozwoli zaprezentować choć jego ułamek. Milan Radin. Już niedługo stanowić może o sile kielskiego zespołu. 28-latek trafił do Ekstraklasy z Ligi Kazachskiej, ale występował w europejskich pucharach w barwach Partizana Belgrad. Na ten moment musi pracować nad przygotowaniem fizycznym, co powoduje, że najprawdopodobniej nie będzie wiodącą postacią na początku sezonu. Bartosz Rymaniak to chyba największe na ten moment osłabienie zespołu. Doświadczony prawy obrońca, który może występować także jako stoper, po wygaśnięciu kontraktu z Koroną przenosi się do Piasta Gliwice. Górnik Zabrze. Alassana Manech wzbudza zrozumiałe zainteresowanie ze względu na fakt, że to piłkarz szkolony przez Barcelonę. Co prawda raczej nie miał najmniejszych szans nawet na epizodyczne występy w pierwszym zespole, ale proces szkoleniowy mówi sam za siebie. 21-latek ma za sobą także wypożyczenie do Bułgarii, a także mecz w dorosłej kadrze Gambii. W Zabrzu uważają, że jest niezwykle zaawansowany technicznie i co ważne, bardzo dojrzały piłkarsko. Erik Janza to słoweński lewy obrońca. Ma w CV 2 tytuły mistrza swojego kraju, a także występy w Chorwacji czy Czechach. Stylem gry przypominać ma Rafała Kurzawę. W niemal wszystkich swoich dotychczasowych zespołach nie miał problemu z wywalczeniem sobie miejsca w wyjściowym składzie. Szymon Żurkowski to kolejny piłkarz, który został podpisany przez włoski klub, w tym przypadku Fiorentinę już zimą, ale dograł sezon w barwach starej ekipy. Pomimo młodego wieku młodzieżowy reprezentant Polski, pukając do pierwszego zespołu, uważany był za jednego z liderów zespołu z Zabrza. Klub zarabia na swoim diamencie blisko 4 miliony euro, a jeśli uda się spełnić warunki bonusów, nawet 5.
Arka Gdynia. Azer Busulagic to 27-letni defensywny pomocnik. Bośniak, posiadający także duński paszport, dwa ostatnie sezony spędził grając w mocnej lidze greckiej, w czwartej ekipie tych rozgrywek, Atromitosie Ateny. W Gdyni nie mają wątpliwości, że to solidny, wojowniczo usposobiony piłkarz, sprawdzony już w mocnych zespołach. Dawid Szkirtladze to gruziński ofensywny pomocnik. Arka interesowała się nim od dłuższego czasu, lecz dopiero teraz na przeszkodzie nie stawały żadne formalności. Wcześniej występował w lidze łotewskiej. Jeśli chodzi o odchodzących, Luka Zarandia trafił do 11 ekipy Ligi Belgijskiej z Ulte Waregem za 1 000 000 euro. Gruziński ofensywny gracz spędził w Ekstraklasie 2,5 sezonu. Był bohaterem spotkania o Puchar Polski przeciwko Lechowi Poznań w 2018 roku. ŁKS Łódź. Pirulo, a właściwie José Antonio Ruiz, to prawdopodobnie ostatnie w kolejności, ale być może najistotniejsze wzmocnienie Beniaminka z Łodzi przed nowymi rozgrywkami. Do Polski trafił z trzeciej ligi hiszpańskiej, ale grał także w lidze słowackiej i bułgarskiej. 28-latek to ofensywny pomocnik, który w nowym zespole chwalony jest za motorykę, a także technikę i kreatywność. Z serbskiego zespołu Wozdowac do Łodzi trafił Dragoljub Srnić. 27-latek jest środkowym pomocnikiem, który występował całkiem niedawno w Śląsku Wrocław. Po początkowym udanym okresie, po zmianach w strukturach wrocławskiego zespołu, przestano na niego stawiać. Jak sam podkreśla, nie boi się walki i zamierza zostawić wszystkie siły na boisku, nie należy jednak spodziewać się po nim imponujących dokonań strzeleckich. Który z tych transferów waszym zdaniem ma największe szanse na odmienienie oblicza naszej ligi? Macie jakieś inne wartościowe informacje, przemyślenia na temat zawodników, którzy trafią do Ekstraklasy, a nie zostali wspomnieni? Koniecznie napiszcie w komentarzach, aby uzupełnić materiał i dać jak najlepszy obraz mniej zorientowanym kibicom. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Prosto z kanapy rezerwowych.